jaki jest skład gabinetu Jerzego Buzka, a nawet z ekranu uśmiechają się do nas twarze poszczególnych ministrów. Wybierając wersję angielską serwisu kancelarii, proponuje się nam m.in. wiadomości pod hasłem Promocja Polski. A tam już szczegółowo o bezpieczeństwie, finansach, rolnictwie, turystyce, zdrowiu i innych dziedzinach naszego polskiego życia. Szkoda tylko, że najnowsze informacje pochodzą aż z końca ubiegłego roku, a najczęściej nawet sprzed 2 czy 3 lat. I o ile można przyjąć, że w sporcie ostatnio nic istotnego się nie dzieje, o tyle trudno zrozumieć, dlaczego na stronie rolnictwo proponuje się nam wyłącznie tekst pod tytułem Zasoby warzywne Polski. Choć może rzeczywiście lepiej nie wspominać o problemie skupu zbóż czy rzepaku. Można by pomyśleć, że nikt z obsługi informatycznej rządowych stron dawno nie zaglądał do sieci. Ale nie, bo na przykład nazwiska poszczególnych ministrów, ich zastępców i szefów urzędów centralnych są aktualizowane. Największe jednak zdziwienie, szczególnie w kontekście ciągłego wbijania nam do głowy, że rząd wdraża 4 wielkie reformy, budzi mapa Polski, na której widnieje, uwaga, 49 województw. Pod hasłem News nic się nie dzieje. Zadzwoniłam do wicedyrektora Centrum Informacyjnego Rządu, Andrzeja Papieża, i umówiłam się na spotkanie, uprzedzając oczywiście, że chcę rozmawiać przy mikrofonie o internetowych stronach rządu. Rozmowa miała przebieg dość nietypowy. Zajrzyjmy na strony rządowe w internecie. No zajrzyjmy, dobrze, to jest... www.kprm.gov. Ja mam inne wejście jeszcze, dlatego teraz chcę pani wejść tak, jak wchodzi użytkownik z zewnątrz, prawda? Chwileczkę musimy poczekać. Tak. O, jest. Dobrze. Mamy dwie wersje, polską i angielską. To spróbujmy wersję może angielską, jeśli obcokrajowiec chce zajrzeć na nasze strony. Co my tu mamy? My to samo, co na wersji polskiej. Informacje o rządzie, skład rządu, skład kancelarii. Promocja Polski, o. Może zajrzyjmy tam. O, mapy. Nie, ale co, nie bawmy się w takie... Niech pani powie, o co chodzi, a nie tutaj... Zajrzyjmy może na mapę administracyjną. No i co? No właśnie, i co? No jest stara mapa administracyjna. A dlaczego mapa jest stara? Musiałaby pani zapytać administratora z sieci. Podoba się panu ta stara mapa? Nie, a zobaczymy, co jest w innej wersji. Och, teraz... Nie, no ale do czego pani zmierza? Chce pani wykazać, że po prostu są rzeczy nieaktualne? Jeżeli strona internetowa jest od 2 czy 3 miesięcy, wie pani, ile to jest pracy, żeby wprowadzić poprawki na tej stronie? Od 2-3 miesięcy, mówi tak. Pan. To zajrzyjmy do innych okienek. Ale wie pani, rozmawialiśmy o tym. Przede wszystkim pani nie uprzedziła w ogóle, o czym będzie to spotkanie. Proszę, nie podoba mi się w ogóle ten sposób przeprowadzania. Chciałabym z panem przejrzeć strony informacyjne w internecie polskiego rządu, Centrum Informacyjnego Rządu. No, więc pani przeglądała i co? Ale zajrzeliśmy na razie do mapy, zajrzyjmy jeszcze gdzie indziej. Nie będę pani przeglądał, bo bez sensu kompletnie. Wielkie odkrycie. Są tutaj rzeczy jeszcze nie wprowadzone, jest jedna osoba, która wprowadza te rzeczy. I proszę bardzo, jeżeli pani ma ochotę sprawdzić, to może ten. Może zobaczmy inne okienka, w których są już wprowadzone rzeczy nowe. Nie, znaczy, niech pani się... Dobra, dziękuję. Niech pani się nie wygłupia po prostu. No. Chciałem jakiś sensacyjny temat, co pani stworzyć tutaj. Chce pani wykazać, że są błędy, czy rzeczy, które są niedopisane na tych stronach? Chcę zapytać, jeśli takie są. Są. Czy pan wie o tym? Nie wiedziałem wcześniej, ale dziękuję, że mi pani powiedziała. Wie pan jeszcze, jakie błędy są na stronach internetowych? Nie, nie wiem. To może zajrzymy. No, ale mój czas się dla pani skończył. Usłyszawszy taki komunikat, podziękowałam grzecznie za rozmowę. Na odchodnym usłyszałam jeszcze z ust wicedyrektora Papieża, że wykazałam się zwyczajnym chamstwem. I być może przejęłabym się tym wyznaniem, gdyby nie fakt, że usłyszałam je stojąc z ust rozpartego w fotelu mężczyzny. A przecież można było dostrzec też plusy rządowych stron, na przykład pod hasłem Historia, tu niepotrzebny jest pośpiech. Można też było wysłuchać hymnu narodowego, jest ciągle ten sam, albo niezmienny polonez Fryderyka Chopina w bardzo interesującym wykonaniu.